Witam serdecznie, moi drodzy, jesteśmy po raz drugi. Jesteśmy w tym momencie na placu Bierańskiego, tak jak po pierwszednim razem. Druga część naszej transmisji. Tych części będzie kilka. Idziemy zobaczyć, co się takiego zmieniło od ostatniej wizyty. Może gdzieś nas ktoś tutaj przepuści. Jest tłok. Możecie różne gadżety nabyć. Zarażając nas entuzjazmem i pokorą, każdy ma swój dobry czas. Wykorzystaj nie marnując, niech popadniesz w świat. Ekipy rekonstrukcyjne widoczne z każdej strony placu. Mamy ich również tutaj. Jesteś tu bracie, zacznij życia brać. Mieliś na zapas, zacznij tutaj świat. Jesteś tu bracie, zacznij życia brać. Mieliś na zapas, zacznij tutaj świat. Zamknąć, zmienić, przetrzeć oczy i nie czekać, nikt nie wskoczy. Szybciej, wyżej, też i sprawniej. Witam serdecznie, Częstochowa Info Wideo. Powiedzcie, jak działa akcja, ile już mieliście chętnych do wrzucenia do puchy. Jeśli chodzi o tą akcję, to działa bardzo dobrze, ale jeśli chodzi o puszkę, to cały czas się napełnia, więc jesteśmy dobrej myśli. Jesteście tą grupą rekonstrukcyjną, jesteście dosyć bardzo widoczni, tak? Tak, zgadza się, jak widać, za chwilę każdy nas przychodzi i robi fajne zdjęcia, tak widać, że oni są bardzo chętni. Naprawdę super wyglądacie, oby tak dalej i życzymy jak najwięcej dla WOŚP-u, bo robicie dobrą robotę. Dziękujemy bardzo. W ogóle panowie to wyglądacie nie jedna, nie wiem, dywizja, nie dywizja, pluton z najlepszego jakiegoś wojska polskiego, byś pozazdrościł uzbrojenia i wyglądu. Na kimś się wzorujemy. Może dlatego, że ale traktujemy to jako zabawę, od razu mówię, traktujemy to jako zabawę. Tak, tak. Czy współpracujecie również z grupą rekonstrukcyjną PRL-u? Nie. Nie, tamta jest całkiem inna grupa. Tak. Ale i tak wszyscy dobrą robotę robicie, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. To była rekonstrukcyjna grupa wojskowa. I tutaj nie znajdziecie, miłość jest. Przejdziemy, zobaczymy teraz. Obiecaliśmy, że do panów przejdziemy. Powiedzcie, jaką grupę reprezentujecie. Reprezentujemy grupę częstochowskich motocyklistów. To jest oddział Prospekt Gremium Częstochowa. Czy to ma coś wspólnego z byłą Jurą? Coś takiego? Nie. My jesteśmy całkiem inną grupą niż Jura Riders i Stowarzyszenie Częstochowskich Motocyklistów. To jest całkiem inna grupa. To życzę wam również rozgłosu, ponieważ no, młodą jesteście grupą, czy nie? Tutaj na terenie Częstochowy jesteśmy dosyć starą grupą, ale pod barwami gremium od niedawna jesteśmy. Życzę wszystkiego dobrego, dobrą robotę. Każdy i wy również robicie, będąc z WOŚP-em, z orkiestrą. Super, że tu jesteście. Dziękujemy bardzo. Pokażę wam, moi drodzy, na jakich ci panowie przyjechali rumakach. To już wiecie, wszystkie informacje na ten temat macie. Ja oczywiście zapraszam. Jeżeli by kogoś interesowała grupa, to znajdziecie pewno na Facebooku tą grupę. Idziemy teraz dalej zobaczyć do naszych znajomych. Babilon upadnie i rzucą na ziemię. Na nich się zdały wszystkie te plany. Zewrzą natarcia i tak
Dzień dobry panowie! Można prosić na sekundę kucharza poprosimy! To jest kucharz straszny OSP Gnaszyn, Częstochowa. Gnaszyn, kupa dobrej grochówy i kupa dobrej roboty. Czy pierwsza tura grochówki się rozeszła? Pierwsza tura grochówki się rozeszła, mamy jeszcze dwa pełne kotły. Także grochówki starczy dla wszystkich. Ile takich razy będziecie szykować? Jeszcze ze dwa chyba. Wie pani co, mamy jeszcze trzy pełne kotły, także damy radę. Dacie radę. Wszyscy będą na pewno zadowoleni. Ja mam nadzieję, że koło 16 się załapę. Super, zapraszamy. Wszystkiego dobrego, dziękuję. To była grochówa, rozumiem, z OSP Gnaszyn. Gotują bardzo dobrze. Zobaczcie, jaka kolejka, pewno wszystkim z pierwszej tury smakowało. Ja słyszałam, fama się rozeszła, że ta kolejka dlatego, że jest taka dobra ta grochówka. Nie, kolejka się rozeszła, bo czekają na podgrzanie. Aha. A dobra to trzeba sprawdzić. Ale to dopiero. Już jest, to już jest druga tura. Nie. Pierwsza była podobno znakomita, pewnie będzie trzecia jeszcze. Będzie i czwarta. No, ja na czwartą jestem zapisany. Zapraszamy. A ja jestem na drugą. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, zobaczcie kolejka za grochówką. Do swej ręki broni dla nas. Jest miłość i wolność. Dzień dobry, Częstochowa Info Wideo. Taka dobra ta grochówka, że ta kolejka taka długa jest. Grochówka wojskowa czy strażacka to jest najlepsza grochówka. Pierwsza tura grochówki się rozeszła, bo dopiero kucharz nam mówił, ale mają cztery, teraz jest druga. Ja na czwartą jestem zapisana, także też zasmakuję. Ale ludzie z pierwszej tury mówili, że jest znakomita. Grochówka wojskowa jest najlepsza, ja do dziś gotuję zupę grochową. Wszystkiego dobrego. Ja tu czekam na tę grochóweczkę, chciałbym się spróbować, jak tu jest dobry. Chcesz pomóc dzieci. Dobry człowiek jest. Oprócz tego, że robimy dobrą robotę, wspieramy dzieciaki, to smakujemy dobrej grochówy. Tak jest. Niech pani mnie posłucha. Niech pani powtórzy Jurkowi, że jak on chciał skończyć to źle by zrobił. Nie, to już było, minęło. Minęło, ale było zagrożenie. Było. Idziemy teraz dalej, zobaczymy jak oklejona jest łódeczka. Proszę powiedzieć jak frekwencja, jak ludzie. Super, mało dają kasy, bo mało ludzi, bo zimno. Będzie lepiej. Jest dobrze. Strażacy już rozgrzewają. Ognisko balą. Tak, już grochówa jest. Grochówa także jest za chwilę pyszna. Będzie dobrze. Pyszna. Idziemy zobaczyć jak... O! Jest efekt, kochani. Zobaczcie, bo byście nie uwierzyli. Już jest tak. Byliśmy tu 2,5 godziny wcześniej, to był początek, ale widzimy, że czerwieni jest więcej. Co pani powie, czy dużo ludzi przychodzi? Ale widać, że dużo. No. Dużo ludzi, co? Zobaczcie, czerwono, jak nie będzie tu naklejać, słuchajcie, to tutaj pożyczymy drabinkę. Częstochowa Info Wideo, na żywo jesteśmy. Byliśmy tu 2,5 godziny. Był początek, ale teraz widzimy, że jest czerwono. Tak, teraz już jest coraz więcej. Dzieci i starsze osoby z przyjemnością oklejają. Straż pożarna jest, jak coś drabiny pożyczy, żeby do góry dotrzeć. Ale na dole jeszcze mamy miejsca, więc wystarczy. Jest kupa jeszcze czasu, okleicie. Tak, będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Zajemy. Zajrzymy później. Oczywiście. Także łódka jest, zobaczcie. Oklejona cała. Idziemy teraz, zobaczymy tu. Troszeczkę przybyło, ale to jest mało. Musicie tu przyjść, bo to jest mało. To ma być całe czerwone i w kutkach.
Dzień dobry, byliśmy tu 2,5 godziny, były 3 kokardki, teraz mamy już na hop troszkę więcej. Mam nadzieję, że przybędzie, to powinno być czerwone. No oczywiście, jakby jesteśmy cały czas otwarci na ludzi, tylko czekamy, aż do nas przyjdą. Przyjdą. Jedni zjedzą grochówkę, przyjdą, drudzy zjedzą obiad i przyjdą, bo to musi być czerwone, słuchajcie. Zobaczcie, to musi być całe to serce zaczerwone. Czerwone z jednej i z drugiej strony. Zajrzymy do was później, zobaczymy, jak akcja się rozwija. Dobra, trzymam za słowo. Dzień dobry, a co możemy tutaj dostać? Kawę, herbatę. Czyli słyszycie, kawka, herbata, coś słodkiego na rozgrzanie, za wrzucenie do puchy, tak? Niekoniecznie. Okej. To jest żółty namiot, słuchajcie, na placu i tu możecie przyjść, coś gorącego. Przepraszam bardzo. Ja do was jeszcze zajrzę, na pewno. Idziemy pod scenę troszeczkę. Sam sprzęt. Ja więc wstań, dzień. Czy to może wariatę blaską wstań? Wariatem blaską wstań, idź i skończ śliczny wszystkim, ty jesteś gwiazdą, wstań, chciej, czyli pomimo, że wariatem blaską wstań, idź i skończ śliczny wszystkim, ty jesteś gwiazdą, wstań, chciej, czyli pomimo, że wariatem blaską wstań, idź i skończ śliczny wszystkim, ty jesteś gwiazdą, wstań, chciej, czyli pomimo, że wariatem blaską wstań, idź. Jeszcze mało ludzi, więcej jest na bokach niż tutaj pod sceną, ale plac wypełniony, na bokach korzystają ludzie z różnych atrakcji. Przynajmniej tutaj na scenie, mam nadzieję, że tam z przodu też. Śmieciu, tak się zowie numer kolejny. Przystaraną w głowie szmery, ludzie dwie się do cholery. Gdzie ja byłem, co robiłem, z kim dziś spałem, co paliłem. Zlecę w łóżka, trzeba będzie, utykaty, whisky wszędzie. Wczoraj to był dobry wieczór, dzisiaj święty istny świeci. Nowe kieszenie, który dzięki do dnia w głowie dziury. Czas pozbierać wszystkie puzzle i ogarnąć mądry fuzje. No to nie ładni harminer, dobrze jest choć brak mi skrzyneł. Zaraz wszystko poukładam, lecz już dziś przed siebie pada. Dzień kolejny,
znów rozbity i krok chwiejny. Ja się pytam do cholery, gdzie noc cała w głowie szmery. Dzień śwista, jak ktoś mnie wkręca, czy kalendarz znów zakręca. Trzeba będzie wywiad zrobić, czy ktoś chce mnie tutaj dobić. Moje życie, moje plany, ale jak żyć wokół ściany. Białe myszki, kocie ruchy, okno zamknę, złe podmuchy. Wiatr zawraca, głośno huczy, może w końcu mnie nauczy. Ktoś włączy się bardziej cwany, jak dziś odbić się od ściany. Droga. Kochani, rozgrzewka. Bo masz dzisiaj na nie wielką ochotę. Czasami w prawo, a czasami w lewo. Tyle, by tylko minąć każde drzewo. Strony świata cztery, dwa pomysłów setki. Którą stronę wybrać, nie puścić manetki. Każda strona dusi, śliwem z tym się chwali. Z każdej strony tu jest zachęca z oddali. A ja swoją drogę znam, nigdy już nie będę sam. Taki reggae we mnie gra, pozytywna parata. Fanty już z loterii się kończą, widzimy już końcóweczkę.
dziękujemy wam bardzo i serdecznie. Słuchajcie, tam za bramek też można przyjść tutaj, także w sumie stąd macie też fajną widoczność i słyszalność, ale zapraszamy was tutaj bliżej do nas. Na ten, no już końcowy prawie numer. Teraz mnie to. Marzeno, nie wiem jaki to zespół, ponieważ przyszliśmy troszeczkę zbyt późno. Już on grał. Jestem na fali, teraz mnie to pali. Bo jestem na fali, teraz mnie to pali. Bo jestem na fali. Wstaję, w oczach mam świetlik i wszystko widzi straszy. Jestem jakiś siki, co się działo wczoraj. Chyba nie pamiętam, miałem być w robocie, bo przecież jest święta. Zaraz się spytamy, Vanesso, zaraz się spytamy, jeżeli chodzi o napoje. Bo jestem na fali, teraz mi to pali. Bo jestem na fali, teraz mi to pali. Bo jestem na fali, teraz mi to pali. Bo jestem na fali. Stoi wyraźnie zmieszany, ja jak kroszat w bramie od ściany do ściany. Myślę, co mam robić? Przecież on nie powiem. Ty musi być mi dobrze, wróci mi zdrowie. W drzwiach moich się stoi. Wyraźnie zmieszany, ja jak kroszat w bramie od ściany do ściany. Myślę, co mam robić? Przecież on nie powiem. Ty musi być mi dobrze, wróci mi zdrowie. Bo teraz mi to pali. Bo jestem na fali. Mam nadzieję, że słyszeliście, słuchajcie, napój do 0,5 litra, jeżeli jest oryginalny, w plastikowej butelce, możecie ze sobą wziąć. Policja przyszła się posilić również i bardzo dobrze, bo grochóweczka podobno bardzo... Nie? Aha! Kochani, na gitarze basowej dzisiaj dla was gra Grzesiu Żydek. Wielkie brawo. Wychodzicie naszymi drogami. Dzień dobry. Ja skorzystam z okazji Częstochowa Infowideo. Jesteśmy na żywo. Ojej. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tutaj pobierają. Pani pozdrawia. Popierają Wielką Orkiestrę Świątecznej tak, Pomocy. Ale widzę, żeście się tutaj spotkaliście się, ale ja wiem dlaczego tutaj żeście się spotkali. Nie wiem, czy wzięliście to pod uwagę. Nie. Po zapachu. Nie rozumiem. Po zapachu. Po zapachu, tak. Bo tu grochówkę. Nie chodzi o grochówkę. Nie. Chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja wiem, ale tutaj wielu ten zapach tutaj ściąga. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze i dziękujemy, że jesteście. Pozdrawiam. Na gitarze po państwa. Proszę bardzo. Chłopak z żołnierzami. Często was widzimy, bo ja wiem, że jesteście troszkę inną grupą rekonstrukcyjną niż żołnierze PRL-u, którzy też są, ale wszyscy dobrą robotę robicie naprawdę. No i zawsze widzę, jesteście co roku z orkiestrą. Od 2000 roku, jeżeli się nie mylę, albo nawet jeszcze wcześniej. No widać, bo niektórzy tam już brody mają dosyć długie. To widać, że to już nie pierwsza akcja. Wszystkiego dobrego wam życzymy. No i cóż, nieraz się spotkamy tutaj, bo my jesteśmy do samego końca. Końca świata i jeden dzień. Światełka. Ja wam zostawię na miarę, gdzie można zobaczyć. Dziękuję bardzo. I miłego...
dalej, słuchajcie. Tu możecie nabyć różne rzeczy przy okazji. Przy niektórych stoiskach są puszki, które też zasilają orkiestrę. Nie przy wszystkich, ale są takie stoiska. Zapachy, naprawdę są zapachy. Dobry, widzę wolontariuszkę z mamą pewno. Częstochowa Infowideo, jesteśmy na żywo. Jak frekwencja, jak wrzucanie pieniążków? Bardzo ładnie. Dziękuję. Do wieczora jeszcze trochę czasu. My będziemy również z orkiestrą do końca dzisiaj. No i cóż, idziemy trochę poza Plac Biegańskiego. Poszukamy wolontariuszy i mamy nadzieję, że mamy taką nadzieję, ale raczej wiemy o tym, że częstochowianie jednak są dużego serducha. Wycisną z siebie całe wszystkie siły możliwe. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie, bardzo dziękuję. Bardzo nas cieszy to, że jesteśmy tutaj. To była wolontariuszka z mamą, która wspiera orkiestrę, działa na rzecz orkiestry. Tych wolontariuszy w Częstochowie jest ponad 500. Więc widać, będzie widać efekty. Taka oklejona rodzina z serduszkami, Częstochowa Infowideo, jesteśmy na żywo. Jak zabawa, powiedzcie? Bardzo przednia. Zamierzacie być dłużej czy oczywiście. Dłużej? Super. Grochówy, żeście próbowali? Super, grochówa buła została. Była, to widzicie, jeżeli tu pani mówi, że super, to znaczy, że warto przyjść. Będą 4 tury takiej grochówy, ja się na 4. zapisałam. Nie chcę na razie przeszkadzać. No cóż, bawcie się dobrze, robicie naprawdę dużo i widać, że Częstochowa, po frekwencji, widać, że mamy duże serca w Częstochowie. Tak. Że robimy ogromne. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy i wzajemnie. Pozdrawiamy. Ja panowi zobaczę nam, gdzie można zobaczyć. Droga. Transmisję, bo robimy non stop, online. Nie ukrywam, moi drodzy, że... Troszkę promujemy stację naszą, ale chyba nic złego nie czynimy. Przypominam, że jutro pod logo Częstochowa spotykamy się również o 19:45 na światełku dla prezydenta Gdańska, który, jak wiemy, zginął brutalnie zaatakowany podczas zeszłorocznego finału w Gdańsku i dzień po wiele miast w Polsce i na świecie organizuje. Zobaczcie, mówiłam, że drabina będzie potrzebna. Chyba będzie, rodzice potrzebna. Ja dam znać, na następnym wejściu dam znać, bo to będzie trzeba tutaj coś wymyśleć. Dobrze, a tutaj jeszcze brakuje na dole. Także zobaczcie, już coraz bardziej czerwono. Także na pewno się uda zakolorować. I
problemów wiele. Czujesz się czasem jak diabeł w kościele. Różne myśli krążą, w głowie się kotłuje. Nie każdy swój żywot poważnie traktuje. Życie jest jak mapa, więc wyznacz swą trasę. Rzuć na ludzi, nie patrz już tylko na kasy. Znajdź ci swoją piętrze, wybierz ci kolory. Ja wybrałem żółty, zielony i czerwony. A ja swoją drogę znam. Nigdy już nie będę sam. Taki reggae we mnie gra. Pozytywna balada. Drogę sam, nigdy już nie będę sam. Taki reggae we mnie gra. Pozytywna parada. A ja swoją drogę sam. Nigdy już nie będę sam. Taki reggae we mnie gra. Pozytywna parada. Poradzą z radni, często mała robi hałas. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy całemu sztabowi i wam wszystkim tutaj. Zobaczcie, mamy... Czyli co, jak dorośnie, puchę będzie trzymał. Będzie trzymał puchę. Jest tak ruchliwy, że go nie mogę uchwycić. Ale mamy właściciela tutaj. Tu jest właściciel. Tu jest pani właścicielka. Tu jest pani właścicielka. No. Piękny pies, proszę panią. I wiemy, że jak dorośnie, to jak już jest zaszczepiony, widzę, serduchem. Na następny kość będzie już zbierał. Tak. Piękny pies. I no, życzymy, żeby jak najszybciej urósł. Na przyszły rok już będzie duży, to tą puchę udźwignie. Wszystkiego dobrego. Piękny pies. Zobaczcie, to jest wolontariusz przyszłoroczny już. To będzie przyszłoroczny. Na pierwszej ilustracji będziemy mieli piękny obraz, który nosi tytuł Greckie klimaty. Mamy monetę. Monetę z 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwróćmy uwagę, że ta moneta nie jest taka zwyczajna jak tam na tamtym stanowisku, ponieważ jest podpisana przez samego Jurka. Idziemy zobaczyć na licytację. Tak jest. Jest autograf, jest podpis Jurka. Dzień dobry, dzień dobry. Lecz nie jest to zwykła moneta. Mamy przypineczkę jeszcze. Również z 28. finałem i mamy ołóweczek. Zaczynajmy. Ja to będę krążyć często. 50. Tom z powrotem. Idziemy na licytację. Obraz, moneta, przypominam, z oficjalnym autografem Jurka Owsiaka. Trzymamy jakąś osobę, która da 5 dyszeczek za monetę. Obraz. Jest 50 zł. Jest 50 zł po raz pierwszy. Nie ma? Nie ma. Nie ma 50 zł. Prosimy rodziców o zgłaszanie się, jeżeli ktoś jest zainteresowany. 5 dyszek. 5 dyszek na początek, jako cena wywoławcza. Chyba za wysokie loty troszeczkę, dobra, ale... Dobra, to w takim razie może w tym momencie zostawimy obraz. Za chwilkę może ktoś przyjdzie, kto będzie zainteresowany takim dziełem sztuki. Monetą. Czy teraz samą monetę, tak? Monetę, tak. Przypinkę u was. Spróbujmy samą monetę. W takim razie zacznijmy z monetą. Zaczynamy z monetą. Zaczynamy od kwoty... Dwie dyszki. 20. Dwie dyszki za monetę z oficjalnym autografem Jurka Owsiaka. Trzymamy dwie dyszki. Jest 20. Jest 20 zł. Kto da 30 zł z państwa? Kto da 3 dyszki? Jest 30. 30 zł mamy. Czy będzie 40 zł za monetę? 4 dyszki za monetę. Jest 40.
Jest 40 zł za monetę. 40 zł za monetę jest z autografem, z podpisem Jurka Owsiaka. Czy będzie dyszek, 50. 5 dyszek. Czy uda nam się zdobyć 50 zł? 5 dyszek za monetę z autografem Jurka Owsiaka. I dodatkowo jeszcze piękne serduszko, przypinkę. Przypinkę. Przypineczka. Wielkie okresy świątecznej pomocy. Ręcznie wykonywana. Jest. Jest 50. Jest 50 zł. Tam pani do nas dołącza, ale już tam z daleka macha. 50. Czy ktoś da 60 zł? Czy będzie 60 zł? W takim jest. Razie. 50. Jest 60. Jest 60. Jest 60. 60 zł po raz pierwszy. 70. 70. Jest 70. Pani tutaj jeszcze sprawdza, do ile można licytować, tak? Mamy 7 dyszek, mamy 7 dyszek. 70 zł po raz pierwszy. 70 zł po raz drugi. I 70. Czy można zapłacić po bankomacie? Tak, tak jest, jest taka możliwość. Super, jest to złoty. Czy będzie 110? Czy będzie 110? Mamy 110? W takim razie 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. I 100 zł po raz trzeci. Gratulacje, wielkie brawa dla pana. I co tam mamy dalej? Już patrzymy. I mamy kolejne rzeczy do licytacji. Przepiękny kalendarz. Tutaj już widzimy ścienny, taki trójdzielny. I vouchery. Vouchery. Już patrzymy, co tam jest dalej. No to mamy teraz tak. Ładny plecaczek, ładny turboplecak. Oczywiście z finału 28. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tutaj coś wyjątkowego, również z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A jest to zegarek. Zegarek na rękę. Również logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, worek, kalendarz na ścianę. No i jeszcze mamy voucher. Voucher ufundowany przez Forma Fitness Club, Carnet Lady Open. I ważny jest do 12 stycznia 2000... A, od daty, przepraszam. Od daty. I tak czytam was, zazwyczaj piszą te daty do... A tutaj jest troszeczkę inaczej. Carnet Lady Open, specjalnie od Formy Fitness Club. Zaczynajmy. Myślę, że spokojnie od 20 zł możemy zacząć za taki zestaw. Czyli zaczynamy. Dwie dyszki na początek. Kto da 20 zł? Jest, mamy 20 zł. Trzy dyszki. 30 zł. Kto da z państwa 30 zł? Jest 30 zł. Tam jest 3 dyszki. Czy będzie 40? Czy będzie 4 dychy? Jest 40. Jest? Tak, tam. Może zaprosimy tutaj państwa przed scenę, tutaj bliżej tak, nas. Zapraszamy, zapraszamy. Tutaj lepiej widać na pewno wszystkie przedmioty. My też lepiej będziemy widzieli, wy będziecie mieli lepszy widok na to, co się dzieje, co i na scenie. 40, 50. Mamy 5 dyszek. Jest 50. Jest 50. 60? 60. Jest 60 zł. Mamy 60 zł. 70, tak? Pan do nas idzie. Zapraszamy bliżej. 70. Jest 70. 70 po raz pierwszy. 70 zł mamy. Czy jest 80. Mamy 80. 80 zł. Moi drodzy, przypomniałem, Carnet Lady Open, kalendarz 28 finału, Zegarek. Plecak i no i oczywiście zegarek. 90? Mamy 90 zł. Czy będzie 100? Jest stówka, jest stówka, bardzo dobrze. 110? 110 mamy. 120? 120. 120. Witamy Mateusza, Andrzeja, Tomka, dziękuję, że jesteście z nami. 150 po raz pierwszy. 160. 170? 180. 200. 200. Mamy 200. Wielkie brawa. 200 zł. Będzie 210? Mamy 210. Czy będzie 220? 220. Jest 220. 230. 230? Jest 230. Tak jest. Mamy 230. Pani Zecinką Pepa. Czy będzie 250? Czy będzie 250? Jest tak, 230. Do równego rachunku 2,5 stówki. 2,5 stówki. Jest 2,5 stówki. Jest 2,5. 250 po raz pierwszy. Pani tam podnosi rączkę. 260? Jest 260. Jest 260. Po raz pierwszy. 260 po raz pierwszy. 270. 280. 280 zł po raz pierwszy. 280 po raz drugi. 290. Czy 300? 300. Mamy 300. 310? Jest 310. 310 po raz pierwszy. 310 po raz drugi. 320.
320, Carnet Lady Open. 330. Czy będzie 340? Czy będzie 340 zł? Mamy, mamy 340 zł. Czy będzie 350? Z tej półstówki już mamy. No jak tak ładnie idzie, to może do 400 się uda nam dobić. Pamiętajcie, moi drodzy, że gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. I wracajmy, 350 po raz pierwszy. 360 czy będzie? Jest 370. 370 zł po raz pierwszy. 380. Po raz pierwszy. 390. Czy będzie 400? Czy będzie 400? Czy będzie 400? Czy uda... Jest 400, moi drodzy, wielkie brawa. Wielkie, wielkie brawa. 410. 410. Czy będzie 420? 420. 420 zł. 410 po raz pierwszy. 410 po raz drugi. Jest 420. Jest 420 zł. 430. 430 po raz pierwszy. 430 po raz drugi. I 430. 440 zł. Czy będzie 450? Teraz 440, czyli teraz no, 450. Jest 4,5 stówki. Czy będzie 460? Czy uda nam się 460 zł? 450 po raz pierwszy. 450 po raz drugi. I 450. Jeszcze 460. 460 po raz pierwszy. Mamy 460 zł. 470. Jest 470. No to, moje drogie panie, 480 będzie u pani? 470. Czy jest 480? Widzę, zacięta walka, zacięta walka. Czy będzie 490? Rozmowa. Jest 490. Czy będzie 500? Czy będzie 500? Czy uda nam się 5 stówek zebrać? Piękny za ten samolik do upominki? Kalendarz i jeszcze wołczek. 490 zł po raz pierwszy. 490 zł po raz drugi. 5 stówek mamy! 500! Gratulujemy! 500! 500 zł po raz pierwszy. 500 zł. 510! Jest 510. 510. Czy będzie 520? 510 po raz pierwszy. 510 po raz drugi. I 510 po raz trzeci. Gratulacje, wielkie brawa! Zapraszamy panią po odbiór. Oj, teraz coś wyjątkowego. Chodź kolego do mnie, a ja cię wezmę. Mamy wielkiego miśka, a nie byle jakiego, ponieważ w pięknej koszulce finałowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dodatkowo jeszcze z chustką, tutaj też schowaną troszeczkę, ale jest... Tak, jest komin, jest komin. I piękny wielki lizak. Zaczynajmy, myślę 50 zł to jest minimum. 5 tych za maskotkę, nie ma. Jest 50. Gratulujemy panu Częstochowa i po wideo. Gratulujemy, pięknie pan walczył. No i miejmy nadzieję, bo to też córa będzie zadowolona. To nie koniec. To nie koniec. Nie koniec. Jeszcze dobrego, dziękujemy. 110 zł. 110 zł. Jest 110 zł na małą panią. Za piękną maskotkę. Czy będzie 120? 120. Tak jest, mamy pana 120 za maskotkę. 120 po raz drugi. 120, 130, mamy pana 130 zł za piękne do misia. 140, 140 po raz pierwszy. 150, 160, 170. Dzień dobry, czy możemy momencik porozmawiać? Częstochowa info wideo. Można, proszę panią. Gratulujemy. Walka była zacięta, ponieważ druga strona nie chciała odpuścić. Nie chciała, no. No ale jednak jak piątka się z przodu pokazała, no to już gratulujemy serdecznie. Bo oprócz tego, że no, na pewno wylicytowana rzecz jest fajna, to najfajniejsze jest to, że pomagacie panie w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to jest najważniejsze. Bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku również. Dziękujemy bardzo. 220 po panie, raz bardzo fajnie walczyły. Wielkie brawa! Karolina. Idziemy dalej zobaczyć. Nie wiemy kto wygrał tego niedźwiedzia. Lekki nie jest. Nie jest lekkie, ale jest wyjątkowe, ponieważ
Jest to palenisko, palenisko ogniskowe z pięknym serduszkiem tutaj na... Czy koleżanka będzie zadowolona z tego niedźwiedzia? Kolega? Palenisko super, będziesz z nim pewno spał na razie. 100 zł. Super jest. Słówka, będziesz się chwalił kolegą. Na początek nie jest lekkie. Będą ci zazdrościć. 100 zł na początek za palenisko. Gratulujemy panu wygranej. Jest, mamy stówkę. Jest mamy stówkę. No, syn mówi, że będzie spał z misiem. Już ma 10 zł. 100 zł już mamy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. 110. Mamy 110 zł za palenisko, więc... 110 po raz pierwszy. 120. Mamy 120 zł. Czy będzie 130? Czy będzie 130? Jest 130. Jest 130 zł. 130 zł. Czy będzie 140? 140 zł czy będzie? Jest tutaj pan 140. Jest 140 zł. Jest. 140 zł. Czy uda nam się 150? Czy 150 ktoś tutaj? Jest 150. 150 po raz pierwszy. 150 po raz 160. Czy będzie 170? 160 po raz pierwszy. 160 po raz drugi. Czy będzie 170? Jest 170. Jest 170 zł. 180 tutaj. 180. 180 zł mamy. No to co? No to teraz 190. 180 zł po raz pierwszy. 180 zł. Jest 190? Jest. Mamy 190. No to taka 200? Piękna cyfra, teraz 200 zł. Dwie stówki. Kto na dwie stówki za palenisko? 190 zł po raz pierwszy. Jest 200 stówki. Mamy 200. Czy będzie 210? Jest 210. Jest 210. Z serduszkami, z pięknymi wośkowymi. Mamy 210 zł. Po raz pierwszy. 220. 220 zł. 220 zł po raz pierwszy. 220 zł po raz drugi. I 220 zł po raz trzeci. Gratulacje, wielkie brawa. Zapraszamy po odbiór. I tutaj mamy piękne gadżety wośpowe. I mamy kolejny zestaw. Na początek zaczniemy od bryloczka na klucze, do kluczy. Logo finału, 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kalendarz. Kalendarz na rok 2020. I do tego mamy dwa vouchery upominkowe do Café del Corso. Każdy z nich o wartości 100 zł. No i oprócz voucherów jeszcze mamy koszuleczkę, również z 28. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy dwa vouchery o wartości 100 zł do Café del Corso. Każdy z nich o wartości 100 zł. Każdy z nich, czyli razem dwie stówki. Dwie stówki razem. 200 zł. Myślę, że spokojnie od 50 to na pewno powinniśmy. Koszuleczka w Siemaszopie? 5 dyszek, tak? Czy 4? Chyba 5 dyszek, tak? Po 5 dyszek, tak. Więc spokojnie, 5 dyszek to jest... Myślę, że od 50 możemy zacząć. 5 dyszek na początek, kto na 50 zł? Jest 50 zł. 60. 60 zł. 70? 80. 90. Jest 90. 90 zł. Stówka. Mamy 100 zł. Jest 100 zł. 100 zł po raz pierwszy. 110. 110 zł. Za koszuleczkę kalendarz. Prosimy rodziców o kiwanie głową, bądź podnoszenie ręki najlepiej, bo jesteśmy w 100% pewni, Czy wasze pociechy mają główną decyzję głosu? Dokładnie. 120 mamy, tak? 120 zł po raz pierwszy. Jest 130? 130. Mamy 130. 140? 140? 140. Tak, mamy 140 zł. 140 zł. Czy będzie 150? Czy uda nam się 150? Jest 150. Jest 150. Jest tam. 150 zł po raz pierwszy. Czy będzie 160? 160 zł, mamy 160 zł. 160 zł po raz pierwszy. 160 zł po raz drugi. I 160 zł. Jest 170. 170, mamy 170. 180. 170 zł po raz pierwszy.
170 zł po raz drugi. Jest 180. Mamy 180, pani w tej jasnej kurteczce. 180 mamy. Teraz 190. 190. 180 zł po raz pierwszy. 180 zł po raz drugi. Moi drodzy, 180 zł. Jest 190. Czy będzie 200? Czy będzie 200? Znowu ta magiczna cyfra z dwójeczką z przodu. 2 zera. Jest 200. Stówki. Mamy 2 stówki. 200 zł po raz pierwszy. 200 zł po raz drugi. 200 zł. 210. 220. Tak, tutaj pan. 220. 220. Mamy 220 zł. 230 zł mamy. 230 zł. 230 po raz drugi. I 230. 240 pan pokazuje. Tutaj w niebieskiej kurtce. 240 po raz pierwszy. 240 po raz. 250. 2 półstówki. Jest 250. 250 zł już mamy. 250 po raz pierwszy. 250. Jest 260. 260 zł po raz pierwszy. 270. 270. Czy będzie u pana 280? Czy będzie u pana 280? Jest 280. To pani myślę, że na spokojnie do 3 stówek dobije. 3 stówki? No to mamy 300. Jest 300. 300 zł po raz pierwszy. 300 zł po raz 310. 310 zł. 310 zł mamy. 310 zł po raz 320. 320 po raz pierwszy. 320 po raz drugi. I 320 po raz trzeci. Zapraszamy po odbiór. Pani, która pierwszą licytację przegrała, bardzo walczyła, ale przegrała z państwem, z którymi żeśmy rozmawiali. Tym razem wylicytowała koszulki, dwa vouchery i coś tam jeszcze. Z pięknymi grafikami. Do tego mamy piękną poduszkę, również z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była wcześniej większa poduszeczka, teraz jest mniejsza poduszeczka Wielkiej Orkiestry. No i oczywiście przypineczka z oficjalnym autografem Jurka Owsiaka. I do tego mamy jeszcze kartę upominkową. Karnet upominkowy do komory hiperbarycznej. Podarowany od firmy Lenmet. Zacznijmy stację. Myślę, że 40 zł na początek. 4 dyszki na początek. Oficjalna przypinka z własnoręcznym podpisem Jurka Owsiaka. Mamy 4 dyszki. Dzień dobry, Częstochowa Infowideo. Czy możemy porozmawiać sekundkę? Przybrałam się 50 zł za te 4 wspaniałe rzeczy. Gratulujemy, chociaż pierwsza licytacja była przegrana, ale naprawdę walczyła pani jak tygrys. Ja potrzebuję kalendarz, bo co roku go sobie wieszam w sklepie na ścianie. Jest, mamy 50. I dlatego właśnie te licytacje z kalendarzem mi czekali od 11, żeby ogólnie na nią. Super, dziękujemy bardzo, ponieważ nie wszystko jest tak ważne jak cel, który nas tutaj wszystkich mobilizował. U nas w rodzinie, bo u nas już bardzo długo wszyscy grają z orkiestrą i tak naprawdę Krzesznica ma teraz 14 lat i od pierwszego roku życia uczestniczyła, więc u nas rodzinnie zbieramy kasę. Mam nadzieję, że każda złotówka pomoże. Super rodzina i wszystkiego dobrego w nowym życzymy. Dziękujemy bardzo. Coś dla pań i coś dla panów. Ta pani strasznie bardzo walczyła w pierwszej licytacji. Przegrała tym razem. Na początek. Barber Frank, talon na włosy. Licytację talon wygrała. Talon na włosy, talon na ucięcie włosów. Więc usługi barberskie też są w naszych voucherach. I do tego dodatkowo mamy monetę tegorocznego finału z podpisem Jurka Owsiaka. I do tego jeszcze voucher na artykuł sponsorowany na portalu ekobitki.pl lub podnaczęstochowa.pl. Na tych dwóch portalach. Cena wywoławcza? 50 co najmniej. 5 dyszek, tak jest. Mamy 50 zł za 60. Te dwa vouchery i monetę. Czy będzie 60 zł? Czy będzie 6 dyszek? 50 zł. 50 zł mamy po raz pierwszy. Przypomnę, artykuł sponsorowany o firmie, o marce, bądź o produkcie,
na portalach Wodna Częstochowa bądź portalu ekofit.pl. No i oczywiście Barber Frank, talon na obcięcie włosów, na męskie cięcie. Mamy 5 dyszek. A do tego oczywiście moneta z podpisem Jurka Owsiaka. Tak jest, moneta z podpisem Jurka Owsiaka. Mamy 5 dyszek. Czy ktoś da 60 zł? 50 zł po raz pierwszy. 50 zł po raz drugi. Moi drodzy, będziemy tą część powoli kończyć. No i oczywiście. No i co to będzie? 70. Oczywiście za około godzinkę pojawimy się znowu, ponieważ coraz więcej osób na placu Bilańskiego, zobaczcie. 80 po raz pierwszy. Coraz więcej osób. Podejdziemy jeszcze, bo łódka jest oblegana, słuchajcie. Także musimy to zobaczyć. 90 zł po raz drugi. I czy będzie. Dzień dobry serdecznie, Częstochowa Info Wideo. Miło był jest spotkać. Jest ze mną wsparcie. Pomagamy, jak tylko możemy. Ponieważ my też korzystamy jako szpital, no więc pomagamy. Zgadza się, zgadza się. A my też chodzimy, szukamy pana Krzysztofa Matyjaszczyka, naszego będzie prezydenta, który. Pan prezydent dzisiaj jest chory, generalnie jest. Na N4 wybycie nie będzie, tak? Aha. Ale będzie nas będzie za niego pan Ryszard Stefaniak, zastępca. Będzie, tak, będzie. Jest. Ale ma prezydent ustawił, że tak powiem, na swoim tam portalu społecznościowym promocję, jeśli chodzi o całą wyborę pomocy, więc jak najbardziej wspiera. Wiemy, 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 że wspiera. Szkoda. Życzymy zdrówka prezydentowi. Panu również dziękujemy. Pan zawsze przy okazji różnych widać, że pan jest aktywny. I tak jak orkiestrę pan wspiera, tak samo inne akcje charytatywne również. Widzimy pana wszędzie, to co tu dużo mówić. Życzymy, aby zdrówko dopisywało jak najdłużej. Dziękuję bardzo, ja się cieszę, że są takie inicjatywy. My się cieszymy, że Częstochowa ma takich, takie osoby jak pan. No dziękuję bardzo. Możecie przychodzić? Mamy lizaki. O, tu są lizaki. To jest, lizaczki są wośpowe czy miasta? Nie, miasta, specjalne. Miasta specjalne. 120, super, super. 120 dziękujemy za włączenie się do akcji. 120 po raz pierwszy. 120 zł po raz drugi. Idziemy zobaczyć, kochani, czyli ktoś z miasta. No to przykro, że prezydent zachorował. Liczyliśmy, że będzie. Oczywiście zdrówka życzymy. 150 po raz drugi. Zobaczcie. Babcia z wnuczkami przyszła. Ale wie pani, nie chce pani. Mówiłam, proszę panią, że będzie trzeba straż wołać o drabinę. Tak, i tak ale będzie. Na dole jeszcze mamy wolne miejsce. To jest kwestia czasu. Niech pani zobaczy, co tu się dzieje. Widzę. To jest kwestia czasu. Od rana. No. Także powiadomimy straż, niech przynosi drabinę. Oczywiście. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Piękne rauki rejestracyjne. Proszę bardzo. Oczywiście drogie wielkie orkiestry świątecznej pomocy. A do tego wieszamy. Mamy małą zaszetkę. Zaszetkę pierwszej pomocy, w której znajdziemy do wieczora. Rękawiczki oraz maseczka. Może się zapełni. Również z grafiką tegorocznego finału wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. I mamy artykuł sponsorowany o firmie, marce, produkcie, usłudze na portalu Wodna Częstochowa i ekowitki.pl. Ale to jeszcze nie koniec. Jaki ty fajny gość jesteś! Naprawdę! Fajny gość! Dwa słowa z mamusią, bo mamusia też czerwoną kokardeczkę tutaj, wstążeczkę przywiesiła. Tak. Wspieramy jak najbardziej. Wszystko dla dzieciaków i dla osób starszych. Bardzo dobrą robotę robi Jurak, także serdecznie zawsze będziemy wspierać. Dziękujemy bardzo i naprawdę syn jest odważny. Córeczka. To jest córeczka. Córka. Ja już drugi raz się pomyliłam, bo raz był chłopiec, ja mówiłam, że dziewczynka, a teraz dziewczynka, ja mówię...
Ale to przez to, że teraz każdy strój jest tak, dla każdego. Tak. Wszystkiego dobrego, dziewczynko. Przepraszam, że cię pomyliłam, ale jesteś bardzo odważna. Dlatego, że taka jesteś odważna, to ja pomyliłam się z chłopczykiem. Wszystkiego dobrego. 50 zł po raz drugi. 50 zł po raz trzeci. Zapraszamy w odbiór. Dobrze, moi drodzy, tą drugą część będziemy powoli kończyć. Jak widzicie, łódka jest coraz bardziej czerwona od serduszek. Może ja podejdę do straży. Zacznijmy sobie od voucheru do gabinetu urody. Nie wiem, czy ja już z panem rozmawiałam, ale jest sprawa tego typu, że tam, gdzie jest łódeczka, to za jakieś pół godziny już nie będzie gdzie naklejać serduszek i będzie potrzebna drabinka, żeby ten żagiel u góry biały jest, żeby był czerwony. Pan spojrzy tam. Dodatkowo jeszcze mamy. Pani, co to trzeba iść tutaj do prezesa? Ja wiem, ja tylko przyszłam, bo wiadomo, straż pożarna zawsze jakieś drabiny ma, więc przyszłam z informacją, a co już dalej inni zrobią, to już no, nie w nasze. My informujemy, dobrze, że tam będzie trzeba drabinę i jakby był ten żagiel większy, to by była jeszcze większa drabina potrzebna. Nie ma problemu. Jak tam z zupką? A już skończyła się. I w ogóle nie będzie? W ogóle nie będzie. No mówiliście, że na czwartą turę się zapisałam przecież. No, no tyle było. No i... No. Czyli co? Wychodzi na to, że trzeba się do straży zapisywać, bo tam lepiej dają mieć jak u mamy. Zapraszamy! Wszystkiego dobrego! Także kochani, zupka się rozeszła. Ludzie zadowoleni, pojedli. Tu mamy marynarza. Pan marynarz nam powie, jak tutaj ze zbióreczką dzisiaj. Bardzo pięknie, same banknoty, dużo dziesiątek, pięćdziesiątki się trafiają, puszka prawie pełna, więc myślę, że może jeszcze druga czyli się uda. Czyli częstochowianom z roku na rok serducho rośnie. Oczywiście, myślę, że w tym roku pobijemy spokojnie rekord i oby tak dalej. Wszystkiego dobrego. Również, dziękuję. No i co, będzie 80? 70 złotych. Jest 80. Licytacja, moi drodzy, dalej trwa. A my cóż, zapraszamy... za jakąś godzinkę, jest dokładnie 15 po trzeciej. Myślę, że w pół do piątej zapraszamy Was na trzecią część. Będziemy wchodzić na żywo, więc zapraszamy Was. Na tym oczywiście kończymy. Oczywiście zapraszamy Was w ogóle obiecaliśmy, że będziemy promować, więc promujemy. Zapraszamy jutro. 19.45 razem z Gdańskiem częstochowianie się solidaryzują i światełko dla prezydenta Pawła Adamowicza jutro tutaj zapalą nasi mieszkańcy Częstochowy, tak jak w wielu, wielu innych miastach Polski, ale również poza granicami, również w Europie. Mamy sygnały ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, że tam też będą dzień po orkiestrze będzie światełko dla Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, który rok temu, jak wiecie, tuż przed światełkiem do nieba został brutalnie zaatakowany. Następnego dnia zmarł. Także zapraszamy Was. Oczywiście prosimy o lajki, udostępnienia. A widzimy się koło 16.30.